Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3 w nawiasie 1 minus x jest większe niż 2 w nawiasie 3x-1 minus 12x jest przedział którejś z tych czterech. Żeby się dowiedzieć, który no to musimy tą naszą nierówność rozwiązać. W tej nierówności nie mamy kresek ułamkowych, więc już jest trochę lepiej, ale mamy za to nawiasy i tych nawiasów musimy się w pierwszej kolejności pozbyć. Czyli wymnażamy, bo tutaj między trójką a nawiasem jest mnożenie, czyli musimy pomnożyć tą trójkę razy jedynkę, 3 razy 1 to jest 3, musimy też pomnożyć tą trójkę razy tego x, dostajemy z tego znak minus, bo tu jest minus, 3 razy x to jest minus 3x, to jest większe od. I po tej stronie znów mamy nawias, czyli tą dwójkę z przodu musimy pomnożyć razy wszystko z nawiasu. Czyli po pierwsze mnożymy 2 razy 3x i dostajemy z tego 6x i mnożymy też 2 razy ujemna 1, z tego dostaniemy wynik ujemne 2. Minus 12x przepisujemy. Pozbyliśmy się nawiasów, teraz musimy sobie pogrupować, to znaczy musimy zrobić tak, żeby od tego znaku nierówności po jednej stronie były wszystkie x, a po drugiej stronie były wszystkie liczby, które x nie zawierają. My sobie zrobimy tak, że x będą tutaj po lewej stronie tego znaku nierówności, czyli po kolei minus 3x, tego nigdzie nie przenosimy, bo to już było na lewo od znaku nierówności, więc przepisujemy ujemne 3x na lewo od znaku nierówności. Potem te 6x było po prawej stronie znaku nierówności, więc my to przenosimy i te 6x stanie się ujemnym 6x. Tak samo ujemne 12x przenosimy na drugą stronę, czyli znak musi się zmienić, będzie plus 12x, to jest większe od. I my tutaj mamy minus dwójkę, której nigdzie nie przenosimy, czyli minus dwójka zostanie ujemna, a tą trójkę stąd musimy przenieść na drugą stronę, czyli musimy jej zmienić znak. Jak tutaj była dodatnia ta trójka, tak tutaj będzie ujemna. No i teraz już mamy x -y z jednej strony, no to je redukujemy. Minus 3x i minus 6x to jest razem minus 9x. -ów. Dodać 12x to wyjdziemy na plus 3x. -y. Tyle wyszło z x, -ów. a teraz liczby minus 2 i minus 3 daje nam wynik minus 5. I ostatnia rzecz, którą tutaj musimy zrobić, to musimy podzielić wszystko przez liczbę, która stoi obok x. -a. Obok x stoi trójka, więc dzielimy wszystko przez 3. Po tej stronie dzielimy przez 3 i te trójki się upraszczają, z tego wychodzi tylko x. A po tej stronie ujemną piątkę przez 3 nie bardzo możemy podzielić, więc napiszemy sobie po prostu minus 5 trzecich. I to będzie rozwiązanie naszej nierówności. Żeby wszystko było jasne zaznaczymy to jeszcze na osi liczbowej. Na osi liczbowej zaznaczyłem liczbę 0 i właśnie tą liczbę minus 5 trzecich. Nierówność jest nierównością ostrą. Czyli to kółko tutaj przy liczbie minus 5 trzecich będzie kółkiem otwartym, i jeśli mamy zaznaczyć x większe od tej liczby, to musimy pojechać od tej liczby w prawo. To będzie rozwiązanie naszej nierówności. Będą to wszystkie x, które są większe od tej liczby, czyli przedział musi być otwarty od minus 5 trzecich i w tamtą stronę nigdzie to się nie kończy, czyli do plus nieskończoności. Czyli rozwiązaniem naszej nierówności jest odpowiedź A.